Ajbovan. Tak was powitają Lankijczycy. To znaczy długiego życia. Ojaganame Mokkade. To jest kolejne pytanie. Jak się nazywasz? I zawsze was zapytają, co jadłeś. Dlatego, że Lankijczycy, jak dzwonią do siebie, mówią hi, hi, co słychać? Co jadłeś na śniadanie? My takich pytań nie zadajemy. Słuchajcie, witam was serdecznie na Sri Lance. Nazywam się Aneta Zarańska. Jestem pilotem wycieczek. Mieszkam tu od 5 lat w miejscowości Mount Lavinia nad Oceanem Indyjskim. Moi drodzy, jestem tancerką estradową, skończyłam szkołę baletową, wydział estradowy i los przygnał mnie na drugi koniec świata. Skończyłam szkołę baletową bardzo dawno temu i były inne czasy i wszyscy Polacy chcieli wyjeżdżać za granicę, zarabiać pieniądze, podróżować, zwiedzać. Były problemy z paszportami, z wizami, trzeba było czekać, nie każdy otrzymywał te paszporty, a ja miałam tą fantastyczną możliwość wyjazdu za granicę jako tancerka, dlatego że zaraz po maturze wybrałam się na wyjazd do byłej Jugosławii, pracowałam w kasinie, potem byłam w Japonii przez rok czasu, byłam w Paryżu, pracowałam w rewii paryskiej, byłam na Karaibach, w Szwajcarii i we Włoszech. No, Szwajcaria zauroczyła mnie swoją urodą, Włochy kuchnią, a Paryż piękną historią i kulturą. I słuchajcie, jeździłam, podróżowałam, poznawałam ludzi, byłam w Japonii rok czasu, no tam kuchnia jest fascynująca. I po roku czasu doszłam do wniosku, że kocham podróże, kocham ludzi, kocham obyczaje, kocham zwyczaje i uwielbiam poznawać nowe jakby miejsca. Skończyłam karierę stosunkowo szybko, dlatego że tancerki nie mogą pracować do 65 roku życia, schodzą ze sceny znacznie wcześniej. No i zaczęłam pracę początkowo w restauracji jako hostessa, witająca gości, no ale to nie była specjalnie atrakcyjna praca, a potem zaczęłam pracować w pracowni złotniczej jako sprzedawca. Słuchajcie, to jest fascynująca wiedza o kamieniach, o wyrobie biżuterii, która mi się bardzo, bardzo, bardzo przydała w pracy na Sri Lance, ponieważ Sri Lanka słynie z tych słynnych szafirów cejlońskich o kolorze bławatkowym. I siedziałam w pracowni złotniczej, patrzyłam na chmurki, na niebo, dzień mijał za dniem, życie uciekało, a ja stałam w miejscu, stagnacja i mówię, mój Boże, do końca życia ja tak nie chcę żyć. Śniadanie, kawa, praca, kolacja, sobota, niedziela, ponuro, zimno, nic się nie chce zrobić, nigdzie się nie chce wyjść, nie ma siły, człowieka ogarnia jakaś taka apatia i pomyślałam sobie, że może coś zmieni w moim życiu. Ale od czego zacząć? Słuchajcie, zaczęłam przeglądać internet. I różne były propozycje. Księgowa, barmanka, kelnerka, wróżka. O tym też myślałam. Ale, słuchajcie, zobaczyłam pilot wycieczek. I poszłam na kurs dla pilotów wycieczek w Warszawie. Skończyłam ten kurs, a już miałam, słuchajcie, ponad 40 lat. Także wszyscy młodzi, studenci, wesołe towarzystwo. A ja, no, już w takim średnim wieku bym rzekła. Niemniej jednak byłam pełna podziwu dla samej siebie, że mi się chce. Bo to zazwyczaj człowiekowi się już nic nie chce w pewnym wieku. Słuchajcie, zrobiłam kurs, zdałam egzaminy. Bardzo trudne, nie było lekko. No, ale się udało. No i przypadek sprawił, że jestem na Sri Lance. A wcale nie planowałam tego tak naprawdę. To jest przypadek. Czasami w naszym życiu są przypadki. I ja po prostu dostałam propozycję pracy na Sri Lance i bardzo długo się zastanawiałam, ponieważ pracowałam w pracowni złotniczej w Warszawie przy Uniwersytecie Warszawskim. Było bardzo miło, bardzo sympatycznie. Miałam tak zwaną stabilizację finansową. No było troszeczkę nudno i ponuro i tak no niekolorowo specjalnie, ale jednak no, nie musiałam się o nic martwić. Natomiast wyjazd za granicę, czy wyjazd na Sri Lankę jest związany z tym, że jest to nowe miejsce, kompletnie nowa kultura, nowi ludzie i co dalej? Czy ja sobie poradzę? No i praca w charakterze pilota. Mój Boże, tyle nauki, tyle wiedzy. I ja właściwie się rok zastanawiałam, bo ja się bałam, że jak ja tu przyjadę, to będę miała po prostu zakończoną możliwość pracy w Polsce. Ale z drugiej strony mówię, cholera. No, trzeba podejmować decyzję, bo potem się będzie żałowało do końca życia. I po paru miesiącach podjęłam decyzję i przyjechałam. Ale początki nie były łatwe. Od razu wam mówię. Ale teraz jest super. Słuchajcie, no początki były trudne, dlatego że mieszkałam z kolegą w jednym mieszkaniu, z Polakiem.
który tutaj też pracuje na Sri Lance. I no, było bardzo przyjemnie, wesoło, rozrywkowo, zabawowo, ale to zaczęło w końcu nas męczyć, szczególnie mnie, dlatego że no, ja bardzo lubię imprezy i spotkania. No niemniej jednak no, każdy człowiek chce odrobinę no, jakby samotności czy tak zwanego świętego spokoju. I wyjechałam na jedną wycieczkę z tą osobą i potem zostałam rzucona na jakby głęboką wodę. Rób co chcesz, musisz sobie radzić sama. Ja się oczywiście przygotowałam, jeżeli chodzi o historię, o kulturę, jakieś informacje, które musiałam przekazywać, ale jak poszłam na Sigirię, to ja nie wiedziałam, czy w prawo, czy w lewo, bo teraz są strzałki, ale kiedyś nie było, ja musiałam obserwować, musiałam po prostu działać. Miałam sytuację, że przyjeżdżamy do hotelu, a tu nie ma pokoju, bo ktoś zawinił, ktoś zapomniał, coś się stało, jakieś maile nie dotarły, no siła wyższa. I co robić? Dzieci płaczą, rodzice chcą jeść, nie ma pokoju, trzeba działać, trzeba kombinować, no i trzeba się ładnie uśmiechać, a nie robić problemu, że jest problem. Także trzeba było myśleć i trzeba było, no tak, no po prostu, no nie było lekko na początku, naprawdę. No, a doświadczenie robi swoje i teraz już mam to doświadczenie, także nic nie jest takie straszne, jak się wydaje na początku. A powiedz mi, tęsknisz trochę za Polską? Słuchajcie, nie, ja nie tęsknię. Ja lubię Nowy Rok Lankijski, który jest w kwietniu, 13-14 kwiecień. Święta Bożego Narodzenia zawsze spędzałam z mamą. Ja nie mam rodziny, w sensie nie mam braci, nie mam sióstr. Jeżeli są małe dzieci, to są fajne te święta. Natomiast ja byłam z mamą, widziałam, ile to wymaga wysiłku, ile pracy, szykowanie tej wieczerzy wigilijnej. Poza tym ja się czuję właściwie wszędzie znakomicie. Ja kocham kulturę, kocham ludzi i ja poznaję tą kulturę Sri Lanki w tej chwili. Bywam na różnego rodzaju przyjęciach, jestem zapraszana na wesela, na pogrzeby, na imieniny, na urodziny i rozmawiam z tymi ludźmi, pytam się, słuchajcie, bo pewnych rzeczy się nie dowiecie z przewodnika. Są pewne sytuacje, na przykład pogrzeb, na przykład wesele, na przykład zaręczyny i ja biorę czynny udział w życiu tych ludzi i naprawdę to jest niewiarygodne, jakie to jest inne od tego, co my znamy. I to jest naprawdę niezwykle fascynujące. Nie brakuje mi świąt, absolutnie. Robię sobie oczywiście święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc tutaj, no ale nie gotuję karpia, bo tego tutaj nie ma. Robię krewetki i tuńczyka i kalmary, ale świętuję tak, jak się świętuje w Polsce. Staram się. A ty może za jedzeniem tęsknisz polskim? Oj tak, czasami tak. Czasami tęsknię, czasami proszę znajomych czy gości, mówię, słuchajcie, takie kabanoski, kiełbaska, ale bym chciała zjeść. No i teraz jak jadę do Polski, to proszę mamę, łosoś na przykład wędzony. Tutaj jest łosoś na Sri Lance, norweski, ale jest szalenie drogi, kosztuje ponad 6 tysięcy rupii. Wszystkie, słuchajcie, produkty, które są sprowadzone z Europy czy z innych stron świata, mają wysokie cła, czy to jest alkohol, czy sery francuskie, czy jakieś, nie wiem, wędliny sprowadzane za granicę. Są strasznie drogie. Alkohol rosyjski czy polska wódka czasami potrafią kosztować 80 albo nawet 100 dolarów, także to jest szaleństwo. Także nie warto kupować. Jak będziecie na Sri Lance, kupujcie arak lankijski z kwiatu palmy kokosowej. A jedzenie lankijskie czy smakuje? Czy... Słuchajcie, lubię. Niektórzy mówią, że jest monotonne. Natomiast ja widzę tutaj naprawdę bardzo szeroką jakby gamę tych potraw. No jest rice and curry oczywiście. Dominujący jest curry, czyli przyprawa curry, która składa się z 8 różnych ziół. Listek curry. Słuchajcie, to jest drzewko curry. Jak robię kolację, to wychodzę na balkon, zrywam listki curry i wrzucam do po prostu dania curry. Curry robimy właściwie ze wszystkich warzyw, które występują na Sri Lance. Z ryby, z tuńczyka, z kalmarów. Możemy robić curry z wołowiny, z wieprzowiny, dlatego że na Sri Lance się jada te mięsa. Jest koźlina, czyli mięso z kozy. Curry ziemniaków, curry z fasolki, curry z dyni. No po prostu szalenie duża różnorodność tego curry, a ponadto Sri Lanka to nie tylko curry, to jest string hopper, czyli makaron ryżowy, bardzo cieniusieńki, polewany sosem, albo dawany lunum iris, czyli cebulka, pomidor i chili i sok z limonki, troszeczkę soli.
genialne. Albo na przykład hoppers, czyli takie, takie smażone jakby miseczki z ciasta naleśnikowego i w środku jest jajko. Albo koturoti, to są placki parata siekane z cebulką, z marchewką, może być kurczak, może być wegetariańskie, może być wołowina, może być wieprzowina. Jest olbrzymi wybór owoców morza, na przeróżne sposoby robione i no, kuchnia jest ciekawa, moim zdaniem jest ciekawa, jest pikantna, ale zawsze możemy poprosić, żeby zrobić tą kuchnię taką troszeczkę light i nam przygotują. Jest super danie chicken de ville albo w ogóle dania de ville, czyli to są dania, to może być kurczak albo ryba, albo krewetki, albo kalmar z cebulką, z chili, z papryką i odrobiną sosu pomidorowego. No po prostu genialne. Wszyscy, przepraszam, którzy to spróbowali, i są zachwyceni. Czasami jem na mieście. Na początku nie jadłam, bo się cholernie bałam, że się zatruję, no bo oczywiście wszyscy, którzy przyjeżdżają na slankę, boją się, że się strujemy. Tak jak knajpy na mieście, no nie są za bardzo czyste, trzeba sobie powiedzieć jasno. Są bardzo tanie, jedzenie jest smaczne, ale ja się bałam, więc nie jadłam. Nie jadłam, nie jadłam, ale potem pomału, nic się nie stało, nigdy się nie rozchorowałam, nigdy się nie strułam. No, zatruć się możemy wszędzie na świecie i czasami chodzę na miasto, kupuję, jem w lokalnych knajpach, czasami przynoszę jedzenie do domu, czasami gotuję tutaj, czasami robię polskie dania, jakieś kotleciki, mizeria, albo spaghetti, bo ja wiele lat spędziłam we Włoszech, albo robię, słuchajcie, japońskie sashimi z suńczyka, z sosem sojowym i wasabi, ale mam też, słuchajcie, przyjaciół, mam bardzo bliskiego znajomego, którym gotuję świetnie, jest kucharzem, pracuje w restauracji, bardzo często zapraszam znajomych, robimy kolacje, robimy party, robimy spotkania, ja gotuję polskie dania, przywożę kiełbaskę, robię żurek, a jak jest, są kabanosy, to jest szaleństwo, bo znikają w oka mgnieniu, a oni gotują dla mnie te pyszne lankijskie dania, które są naprawdę znakomite. I jem ręką, dlatego że Lankijczycy jedzą ręką, nie jedzą widelcem. Pamiętajcie o tym, jak będziecie na Slance, Lankijczycy jedzą prawą ręką. To jest trudne, to się wydaje być trudne na początku. No wszystko wydaje się być trudne. Jak byłam w Japonii, nie mogłam się nauczyć jeść pałeczkami. A to też nie jest jakiś wielki problem, trzeba poćwiczyć. A tutaj się je ręką, miesza się po prostu ryż z różnymi gatunkami curry, dlatego że zawsze dostaniecie kilka miseczek curry, na przykład curry ziemniaka, curry z fasolki, curry z kurczaka i dal, czyli cieciorkę, to wszystko jest gotowane na mleku kokosowym z przyprawą curry. I to się wszystko miesza i do ust kłada dłonią prawą. Jakie masz podejście do Lankijczyków może? Tak. Słuchajcie, Lankijczyków nam bardzo dobrze. Są dwie rzeczy. Oni mają dwie twarze, moim zdaniem. Oni są cudowni, oni są gościnni, oni są otwarci, oni są bardzo mili, uprzejmi, oni was zaproszą na jedzenie, na herbatę, oni zadają tysiące pytań, oni są ciekawi świata, oni chcą, żebyście byli przyjaciółmi i są naprawdę no, niewiarygodnie gościnni, ale z drugiej strony kręcą, kombinują, oszukują, oni mają to we krwi. Oni chcą zarobić, oni chcą oszukać, oni chcą przekręcić. Słuchajcie, może to wynika z tego, że tu się bardzo mało zarabia, życie jest drogie, tutaj Sri Lanka nie jest tanim kraniem, zarówno wynajęcie mieszkania, jak i takie normalne sprawy, mleko kosztuje 5 zł, jedzenie, no papierosy 30 zł, no okej, można nie palić, ale generalnie życie jest drogie. Jeżeli ktoś zarabia 300 dolarów, a taka jest średnia tutaj, albo ktoś zarabia 100 dolarów, na przykład chłopak w hotelu, który wnosi walizkę, albo chłopak w restauracji, kelner, no to jemu ciężko, trzeba wychować dzieci, trzeba je wykształcić, trzeba dać jedzenie, trzeba dać na język angielski, no jest ciężko. I oni kombinują, oni kręcą, oni wymyślają jakieś niestworzone kosmiczne historie. No ale, no, ja wiem, może to jest urocze, chociaż irytujące. Czasami szalenie irytujące i czasami aż mi się chce tupnąć nogą i powiedzieć cholera jasna, mam już tego dosyć. Naprawdę mam już tego dosyć. No ale taki kraj, co kraj to obyczaj, tak? Jak to się zwykło mówić. Słuchajcie, Sri Lanka jest także miejscem, gdzie są różne historie erotyczne się zdarzają. To nie jest oczywiście kraj taki jak Tajlandia. Tutaj nie jest wszystko tak jak tam na ulicy. Co tylko chcecie, to możecie dostać na wyciągnięcie ręki. Tutaj jest troszeczkę wszystko jakby takie zakryte, zasłonięte, przygaszone światło. Natomiast to są bardzo ciekawe tematy i mi się przytrafiła kiedyś taka sytuacja, kiedy wracałam w ciągu dnia o godzinie 16, czyli w biały dzień z jakiegoś tam miejscowości, wyjechałam chyba z Kalutara do Mont Lavinia,
autobus pełen ludzi, kobiety, mężczyźni, usiadłam sobie, siedzę i tak patrzę, tak czuję, że tak coś mi tak szturcha, Ale ja myślałam, że jakaś pani albo pan z torbą na ramieniu i tak szturcha, no zatrzymuje się autobus, hamuje, jedzie do przodu, no i nic, no ale znowu mnie szturcha i szturcha. Ja się odwracam, a to jest mężczyzna w sarongu. Znaczy mężczyzna w sarongu, to znaczy w takim męskim stroju, czyli jest to taki kawałek materiału zawiązywany z przodu na supeł, a pod spodem bardzo często Lankijczycy nie mają bielizny, zazwyczaj. No i ten pan nie miał, ewidentnie. I słuchajcie, patrzę i nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, bo to i dramat, i komedia w tym samym momencie. No bo pan ewidentnie był w stanie pobudzenia erotycznego i po prostu tak jak ten autobus jechał, tak mnie szturchał. I ja mówię, proszę pana, proszę przestać, co pan robi, jestem oburzona. To był taki pan, około 55 lat, troszeczkę się cofnął, troszkę się przestraszył, odszedł, ale potem znowu wrócił i znowu mnie szturcha. Słuchajcie, i szturcha. I taka pani mówi, proszę panią, niech pani coś zrobi. A ja mówię, police, help me, please. I pan się przestraszył i uciekł. Także taką miałam historię erotyczną na Sri Lance. Słuchajcie, zapraszam na Sri Lankę przez cały rok, dlatego że czasami pytacie się i mówicie, a kiedy na Sri Lankę przyjechać? Trzeba przyjechać przez cały rok, dlatego że ta pogoda nam się zmienia. Jeżeli mamy piękną pogodę od maja do października i jest pora deszczowa na zachodnim wybrzeżu, wówczas jest piękna pogoda na wschodzie, czyli Trincomalee, Passikuda, Rugambei. Centralna część to tam w centralnej części na plantacjach herbaty może padać każdego dnia, bo to są góry dosyć wysokie, najwyższy szczyt ma ponad 2,5 tysiąca metrów, ale tam wszyscy jadą z przyjemnością i z radością, ponieważ temperatury mamy szalenie wysokie tutaj na wybrzeżu i tam jest po prostu pięknie, tam możecie trochę złapać oddechu. Zapraszam na Sri Lankę przez cały rok, jest przepiękna kultura, mamy 8 obiektów na UNESCO, które warto zobaczyć. Możecie poznać tą historię Lankijczyków, która jest po prostu niewiarygodna, wspaniała i cudowna. Poznać kuchnię, która jest kompletnie inna niż to, co znamy w Europie. Poznać, słuchajcie, tolerancję religijną, która jest no, też po prostu niewiarygodna. Jest kilka religii. Jest hinduizm, no, buddyzm większość, są muzułmanie, są katolicy. I słuchajcie, i tutaj nie ma wojen religijnych. No, była wojna z tamilskie tygrysy, ale to tolerancja religijna jest po prostu niewiarygodna. To, co się dzieje na świecie przez wieki, po prostu zadziwia tutaj na Sri Lance. Wszyscy żyją w jednym kraju, na jednej ulicy, w jednej wiosce, są mieszane małżeństwa, czyli na przykład hinduista z katoliczką, z chrześcijanką, albo buddysta z chrześcijanką. No, muzułmanie są jakby w swojej grupie, no bo oni się jakby nie dzielą, oni w jednej grupie żyją. Także to są naprawdę niesamowite po prostu sytuacje. Jedzenie, pogoda, ludzie i po prostu fantastyczna po prostu kultura. Zapraszam serdecznie na Sri Lankę przez cały rok. Jeszcze dwa zdanie chciałam dodać. Zapraszam Was na moją stronę internetową www.srilankatravel.pl. Zapraszam na Facebook, to jest srilankatravel.pl. Zapraszam na YouTube, dlatego że robię teraz sobie filmiki. Słuchajcie, uczę się. No nie są jeszcze takie super, bo widzę, że niektórzy robią piękne. I jest muzyka, i jest montaż. A ja po prostu dopiero zaczynam, ale będzie lepiej. Słuchajcie, ja na Sri Lance gram w filmach tutaj białą kobietę, Europejkę. Mam już sporo filmów na koncie. No jestem oczywiście statystką, no nie jestem jeszcze gwiazdą filmową, no ale no, niedługo, mam nadzieję. Robię zdjęcia do różnego rodzaju reklam. Piszę na Facebooku różne ciekawostki, różne anegdoty, nie tylko o historii, nie tylko o zabytkach, no bo to wszędzie możecie znaleźć w przewodnikach. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na Sri Lankę.